Kocioterapia, właściwie felinoterapia, jest terapią prowadzoną w asyście kota. Ten kot pojawia się przy spotkaniach z dzieciakami, z dorosłymi, w zależności od tego, do jakiej grupy jest kierowana, prowadzona terapia. Jest to tak, że nie jest to terapia wiodąca, to jest zawsze terapia wspierająca, czyli poza takimi głównymi terapiami, którymi są objęte dzieciaki czy też dorośli, ten kot jest takim dodatkiem, jest urozmaiceniem, jest też takim trochę pomostem, jeśli chodzi o kontakt z naszym pacjentem, klientem, dzieciaczkiem. Pierwsze, co wiadomo, jeśli pojawia się zwierzątko futerkowe, jest wow, ojej, jaka słodka. Z czasem jest troszeczkę lepiej, bo oni też są przygotowywani do tych spotkań ze zwierzakami i staramy się wytłumaczyć im, że takie zachwyty, krzyki, piski to nie do końca dobrze wpływa na zwierzaka. Trzeba przyznać, że bardzo chętnie chłoną informacje na temat tego, jak taki zwierzak funkcjonuje, jak powinni się zachowywać, na jakie sygnały z jego strony zwracać uwagę, także są niesamowicie zaangażowani w kontakty ze zwierzakami. Grucanka jest bardzo spokojna i przyjacielska. No ja sądzę, że to jest super, bo ja strasznie lubię koty. Mam stan 4. Pomaga różnym dzieciom, na przykład... Oj, ucieka. Pomaga różnym dzieciom, może przychodzić do szkoły lepiej, jakby, czy z przyjemnością tutaj przychodzą. I zaczynamy go głaskać, bawimy się z nim, ogólnie jest bardzo fajnie z nim. Są bardziej otwarte, łatwiej jest im nawiązać kontakt, są spokojniejsze, bo jednak zwierzak ma to do siebie, że wycisza różne emocje, uspokaja, pomaga też nawiązać kontakt, także zdecydowanie, tym bardziej, że grupa, do której skierowana była akurat kotka tutaj u nas w szkole, to była grupa dzieciaków bardzo zamkniętych w sobie, nieśmiałych, które miały trudność z nawiązywaniem kontaktu. No i dzięki tym spotkaniom z kotem między innymi zdecydowanie łatwiej jest im się teraz odnaleźć w grupie.